Witam wszystkich z tej strony Unlock, a to jest kolejny odcinek z Farming Simulator 2015 i jest ze mną Duszek Witam, witam, witam. Co słychać u was? i Lufti. Siemanero. No i dzisiaj kontynuacja poprzedniego odcinka. Siano już jest zwiezione, zresztą nie wiem, czy tutaj można sprawdzić jakąś pojemność magazynu. Można czy nie? O. Tu coś widzę. Tylko nie za bardzo wiem, jak to się obsługuje. Od następnego odcinka będę miał nowe przywitanie. Jakie? Zobaczysz w następnym odcinku. Everybody pomarańcze. Nie, 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 to już jest za stare. Dobra, nie wiem, jak to uczynić. Także, no. Może tutaj będzie pokazane, ile mamy siana w silosie. Chyba nie. Chyba się pracownik zablokował, myślałem. Nie. On takie szybkie ruchy widzę ma. No szybkość smoka widzę tam ma. Nie, pan tam podjechać nie W każdym może. razie siano nam tutaj, czy tam trawy. Czekaj, Mamy bo. taką kupeczkę już. I dzisiaj będę Tylko. właśnie paszowozem robił TMR nam. Można powiedzieć, że prawie cały odcinek, bo trzeba zrobić trochę tego TMR-u, także no. Wiadomo, trochę to potrwa. Tam kolega zablokował. Ty, w ogóle ma mało paliwa, o Jezu. To ma mało paliwa. No, pracownik, jadę tam To, że zatankować. nawet jak nie ma paliwa, pracownik to będzie robił. Nie. Nieważne, i tak. Tak, będzie. Nie, jak paliwo mu się skończy, to O stanie. ile zakład? On stanie, jak mu się paliwo skończy. No co ty? Ja dzisiaj u mnie się paliwo skończyło w tym, w 10-14 jak siał. Jak włączyłem pracownika i normalnie siał. Co ty Tam, gadasz? tam. No. 70, 14, 105 minut i się paliwo kończy. No, tamto masakra. A ile Jedno tam pole. jest litrów teraz w tym klasie? Może ktoś 22, zobaczyć? Ile? 22, 22. 22. Właśnie tankuje. Jak tankujesz? Jak on tankuje? Bo Faktycznie. zwolniłem pracownika. No, Gienio poszedł po browara. w ogóle mamy stan konta 1,5 miliona, nie? Bo ja Tak. zapomniałem, że trzeba jeszcze kupić te. Jak one się nazywają? Ja do buraków i do ziemniaków, nie? A, to kombajny. Gim coś tam. Gimi gimi. Gimi Grimery, gimi. Gimi Grimery, gimi. Grimery. Gimi gimi. Gimmingi, mingi. O, piękny TMR. Tak, musimy kupić właśnie te grimy wszystkie i po prostu dopisałem te pieniądze, żeby to można było sobie zakupić. Także tutaj nie ma spiny o to chyba. Nie ma spiny, same Ja sosny. mam. Ty się nie liczysz. Ty jesteś zbyt mały duszek. Mnie boli. Duszek, dlaczego ty nie jesteś w szkole? Bo mam Ma ferie. ferie. A, ty masz ferie, a no tak, Bo jesteś inne śnieg. województwo. Bo śnieg. Ja w poniedziałek drugi semestr zaczynam, Boże. Drugi dopiero? No, znaczy nie drugi, to znaczy drugi, dobrze mówię. Bo ja mam dwa razy drugi, bo mam dziekankę na pierwszym wzięte. Nie, po prostu nie jest to kolega. Nie, to jestem na innym kierunku. Czemu wziąłeś dziekankę? A bo chciałem dwa kierunki jechać i dlatego. Aha, to ty. No bo ja będę zaczynał czwarty semestr, a ty drugi. Tak, a ja drugi. Wtedy będę miał dwa na dwa, znaczy dwa kierunki na drugim roku i potem sobie wezmę jeden i na drugi znowu sobie wezmę dziekankę i ogień. I O, tak cały patrz. czas. Jakie Jezus Marek, ambitne. jaki idiota z tego pracownika. Myślałem, że z Luftiego. Myślałem, że mu Dzięki. przyśniesz. Dzięki, Duszek. Wiedziałem, że zawsze mogę na ciebie liczyć. A kto powiedział, że ja mówię o tobie? Duszek, chyba tam, gdzie jest napisane, że ten, u mnie na dole, że brał udział Duszek, to usunę to, wygasuję. Brał udział człowiek bez imienia. Po prostu jakiś koleś wbił, padłem escape i zagraliśmy. I to by było na tyle. Dziękuję, pozdrawiam. Ale to wysoko podnosi. Seksownie. Co ty tam robisz? Tremer. Aha, TMR.
No bo to by się nie chciało, jeden. No i jak by się nie chciało? No nie chciało. Ja ty trzy duszek zrobił. O, trzy zrobiłem te mery. Trzy zrobiłeś tylko? No. A ja już robię drugi. Znaczy już i jeden z kiszonki. No bo okazałeś. No dobrze, dobrze. Duszek, człowieku, ty szalony. Co? Człowiek torpeda. Człowiekiem torpeda to jest ktoś inny. Kto? Nie wiem, ale ktoś był. Nie. Nie było. A ktoś był. Nie, Jimmy Tornado było, ale torpedy to nie było. Jimmy Tornado. W ogóle o co chodzi z tym sztalowym majty? Nie wiem, jego się pytaj. Może Majtek nie miał i coś sztalowe zrobił. Może, z grupy wygiął trochę stringi se zrobił. Trzy sznureczki wystarczy. To do niego podobne. Można, można. Mośna, mośna. Ja ci wci naokoło, albo teraz po tamtej stronie. Po której? Po zewnętrznej, bo tam zrobiłem taki. Chrypę od tych chipsów. Co masz? Chrypę od chipsów. To za mocne były. Proszę ciebie. No. Pewnie wasabi. Nie, bo ja mam tak, że ja nie lubię jeść chipsów, ale chociaż mam czasami handrę na nie. Kobieta przynajmniej... jesteś, że masz handrę. Chipsy przynajmniej jem raz w miesiącu, albo nawet... Pasiesz się chipsami. Raz na dwa miesiące, więc jak nie jem ten, to mam chrypę. U mnie nie jest tak dobrze, bo powiedziałem sobie, że przez cały post nie będę jadł chipsów. I co? Przez co? I pił piwa. Jeszcze do tej pory wytrzymałem. Nie piłeś piwa? No co ty? A bo to dopiero od wczoraj zdaje się, nie? No. Tak więc jest dobrze, tylko paluszki jadłem. Ty, ale przyznaję, wiesz co ty, bo ten odcinek się tak późno pojawi, że gdybym nie powiedział, że to od wczoraj, to, to by wyszło, że wytrzymałeś bardzo długo. I tak wytrzymam, to wiesz. Jasne, ja bez piwa wytrzymaj, ty. Nie no. Kogo ty chcesz szukać, proszę cię. Znaczy, najlepsze, że nie będę grał w klubie, to wtedy na pewno wytrzymam. Bo teraz nie, kluby są zamknięte, no nie? Znaczy, no nie wszystkie, w Lublinie są pootwierane takie studenckie. No był jak Poznanie, tak samo. No, ale to jest. Poszła miszona 60 tysięcy, kiszonkę 12. Dobra. To tutaj by było na tyle. Tamten głąb skończył już? Kultywację? Tak, tak, tak. Już nie, 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 jeszcze nie skończył. No to skończył. Wow! Kurde! Ale on nie wyszedł. A nie. I on nie ma paliwa, jak ja nim do domu dojadę teraz? Jak nie ma paliwa? No nie, mam ma zero paliwa. Pracownik? No. Ale gdzie ty jesteś? A nie, pełny jest. A ty go jesteś... napełniałeś. No. No po co? No bo zaraz by mi się skończyło. No to co? Abyśmy się przekonali, że będzie działał. Ojej. No to spuść paliwo. To mafia specjalność. O, stój, że dziadu jeden. Tam moglibyśmy zrobić kiedyś taki sezon z tych naprawdę, naprawdę wielkich maszyn. Na co tak. To komu? Na co to komu? A komu to potrzebne? A komu to potrzebne, chłopie? Nie no, po co taki wielki? Ten jak przez wał przejeżdża. Nie, bo tam wyjazd zrobiony jest, wiesz? Taki ładny. Aha. Super specjalny, było wycinane drzewa specjalnie, żeby tam był wyjazd właśnie. Aha. Pane. Trzeba tutaj wstawić, kurczę, a to jak tutaj nie ten garaż, ten garaż. W ogóle ten, jak on się nazywa? Joji? Tak. No. Joji teraz nagrywa GTA Vice City Stories. Vice City, no. Vice City Stories. Vice City. Ale on mówi Y też. No to już nie mówi.
Ja bym sobie w Dying Light to pograł, ale... Ale? Ale nie mam kasy, żeby kupić. Znaczy myślę, żeby kupić premierę The Order, co będzie jutro. Na Playa, bo to tylko na Playa jest. I tak nagrywam. Powiedz sobie, mi, ale... To jest polska gra, nie? No. The Order? Czy znaczy, Dying Light? No. Dying Light jest polska. Polska, kurde, naprawdę na wysokim poziomie. Fajnie się w nią gra. A co, masz to? No mam. Ale nie nagrywam jakoś. W końcu trzeba mieć jakąś grę, w którą gra się do przyjemności, a nie do nagrywania. No tak, też. A przed moją grą to jest GTA Vice City. Vice City. Vice City. Gdzie ty tam widziałeś W, człowieku? No jest. On na niemiecki chodzi, można mu wybaczyć. No to na niemieckim też się nie... Ja przez 3 lata Niemca w gimbie się uczyłem, nic nie umiem. Ja Deutsch. Jak my wszyscy. Pół roku uczy się ruska, praktycznie wszystko umiem, podstawy. Nie, po stronę biegnę. Ale wiesz co ci powiem? Ale rozpiździaj zrobił, no. Wiesz co ci powiem, po alkoholu byś miał każdy język. Dosłownie. Po alkohol to nawet rosyjski. Chiński nawet nie sprawia ci problemu. Rosyjski to już... Rosyjski to duszek bez alkoholu umie. Rosyjski to już trzeba zacząć się uczyć, bo car Putin już tu idzie do nas. Car. Ja mówię, język wroga trzeba znać. Car Wladimir. Bo na przykład coś ci będzie mówić, a ty nie będziesz wiedział o co chodzi, nagle cię rozstrzelają. No właśnie. Ja nie panie Maju, paruski język! Sabaki. O co ja wysiadłem? Dawaj, dziewoszka! A możemy, cię wyrochać, dziewczynę? Wiesz, nie wyrazisz sprzeciwu, no to zaczną działać. Dziewuszka, dawaj tu. Dajesz, czy trzeba z tobą chodzić? To jest tak z życia. No. Już jak dajesz, czy trzeba z tobą chodzić? Co? Wej, bo się chłopaczyna zamknie w sobie. Duszek najlepszy, przejechał przez ten, przez studzienkę. I sieje przez studzienkę. A co to jest studzienka widmo? No, studzienka widmo. No to dlatego pracownik się na niej nie zawiesił. Ale naprawdę ci pracownicy to bywają ślepi. Jadą, uderzą w drzewo. Jakoś niespecjalnie się tym przejmują. Ja powinni mieć taki czujnik parkowania. No, parktronik, człowieku, zamontowany. I takie pip. No. Może dodadzą to w 17. Raczej nie. W 98 ale... dodadzą. W czym? W 98. Farming 98. To nie, 99. Bo 97. 21. A ciekawe co dodadzą w 17. Nic. Nic. Jak oni zrezygnują już. No. Powiedzą, i dobrze jest jak jest, wypuszczamy, tylko zmieniamy nazwę i dodajemy 2-3 mody. Markę zmienią, ewentualnie jeszcze z Johalanda przejdą na John Deere na przykład. I tyle, no. W tym temacie. I finito. I dodadzą jeszcze ten, teraz mod lasu, to jeszcze dodadzą mod kopalni i będzie wszystko... No, właśnie, wiesz co, brakuje mi tutaj budowania tych obór, stodu i tak dalej, nie? Żeby to potem było... Idziesz do lasu i z tego robisz jakiś ten... Nie, tam, kurczę, nie. Ten co wymyślił i szałas zrobił. Nie, no nie w ten sposób. Chodzi mi o to, że na przykład musisz zapłacić za to, że na początku masz tylko małą oborę, na przykład na 20 sztuk bydła. I na przykład no musisz, ją rozbudowywać i na przykład kupujesz ją i za każdym razem kupujesz i ją powiększasz, musisz mieć odpowiednią ilość terenu jak, na przykład. Jak w Eurotracku garaż. No powiedzmy, no. Trochę inaczej to wyobrażam sobie. Tylko tak, żeby mieć materiały na to, no nie na przykład masz piach wykopać, to jedziesz do lasu i kopiesz piach, tak? O, już z takim czymś to nie, ale takie uproszczone, nie? Czyli po prostu masz gotowce. Masz piach? Gotowce, no nie? Najczęściej las jest na piachu, jakbyś nie wiedział. No tak, ale no, pod korzeniami będziesz kopał. A co to za problem?
Jak zajedziesz koparką, to nie ma problemu. Jak będziesz, jak weźmiesz łopatę, to masz problem. Łopata to jest w czasach łopata kopię piach. No. Ale się niektórzy kopią. No, ale to rzadko. Ale co? To chyba tylko do siebie, wiesz, jak tam kawałeczek potrzebują tylko. No. A tak to turem wpierdziela się w piach i no, koparka w padromy, człowieku. Jazda. Ale właśnie brakuje mi tego, nie? Na przykład, że jak zostawisz belki pod bez dachu, to na przykład zgniją i możesz je już wyrzucić na obornik na przykład, nie? Ale... Co? To słusz taką grę. Co? To słusz taką grę. No, jakbym mówił. Na pewno są jakieś poradniki na YouTubie. Tak. Znaczy w sumie to by mogli, to budowanie obory i tak dalej, to możliwe, że zrobiliby to jako modyfikację w pewnym sensie, nie? W ogóle teraz wyszła modyfikacja, że możesz otwierać burty, coś, nie wiem dokładnie o co tam chodzi, wiem, że jest na oryginalnej stronie farminga. Otwieranie burt? No, jak wysypujesz, którą chcesz albo na prawo, albo na lewo, albo do tyłu. No, no. Na lewo, na prawo, w górę i w dół. Na ciekawe... lewo, na prawo, to się daje. Nie zrymowałem. Nie wiesz. Ciekawe jak to by było, gdyby się wysypało do przodu. Normalnie, tak samo jak do tyłu. Żeby trochę nasypało na ciągi. To ja musisz, wiesz, szybko jechać i po hamulcach dać, jak wiesz, jak rowerem. Dęba stajesz. What? Jak to ty tam robisz? Kręcę kółka, się bo... układać. Tylko nie idzie mi to zbyt. No, już myślałem, że uleżę. Wow! On ma synu takie dźwięki, mówię, organ. Kto? No ty! Czemu? No bo jak coś się przestraszysz lub chcesz zaraz coś wiedzieć, to ty takie... I dziwny mikrofon teraz masz, go dziwnie cię słychać, albo te słuchawki takie kijowe są. To pewnie twoje słuchawki. Miałem mikrofon ten, co miałem wcześniej, bo tamten musiałem wyrzucić. Całe kijowe te słuchawki. Szkoda, że sobie Razera nie kupiłem tego Krakena, fajne one są. A powiedz mi, kurczę, ile kosztują słuchawki? Fuh, słuchawki. Mikrofon pod USB. Bo pod USB nie będzie buczał, tak? No, nie powinien. No to ile taki najtańszy pod USB kosztuje? O Jezu, najtańszy to ten GoMic, ten co ma ten. Znaczy ja najtańszy to widziałem taki za 8 zł. To ja nie wiem. No. Profesjonalny youtuber, który ma 13 tysięcy subów, kupuje wszystkie sprzęty za najtańszą kasę. A potem się dziwi, dlaczego to nie działa. Nie no, tamten mikrofon to kupiłem już dawno, dawno. Nie no, to ja bym raczej bym próbował sobie zebrać kasę na tego Samsona małego i tyle no. Tani, no. Dobry. No Samsona, albo tego, co Światek teraz kupił, tego Yeti. No Blue, ale Blue Yeti 600 zł kosztuje, no. No wiem, no, ale jak już zbierać, to... No, ale jak Blue Yeti byś miał, no to już wtedy jest ten plus, że możesz go mutować, a nie tak jak mój. Mój na przykład nie możesz mutować. Chyba bekło ci się akurat mutować. No. Tak wyszło, przepraszam. Ty sam się wymutujesz, bo mnie boli. Potrzebujesz mikrofonu, no bo mnie boli, nie? Boli. No ale to mutowanie jest dobre, bo na przykład jak nagrywasz jakąś cutscenkę, no nie, to sobie wiesz, wymutujesz, na przykład gdzieś sobie herbatę nalać, no nie? No tak. Czy gdzieś się odlać na przykład. Albo kubkę strzelić. Albo kubkę strzelić na szybciutko. Na małysza. Szybka kupa. Szybka kupa nie jest zła. Co duszek, nie robiłeś nigdy na małysza? Ja to bym sobie jeszcze raz chciał pograć z tym, z Krzysiem. Bo z Krzyś i Wokiem to była jednak para fajna. Jaki znowu Krzyś? A, nie znasz Krzysia. Krzyś, gdzie no jest? Krzyś, mój Puchatek to sprawdza. Gdzie jest kurwa Krzyś? Hemoroidy to sprawy. Co? Hemoroidy to sprawy. A jak tam lubisz, nie? Jak lubisz od tyłu i hemoroidy, no to dobrze, no nie? Twoja sprawa, my się nie wtrącamy. A potem cała dupa czerwona. No. Au, au. No, duchu, co ty robisz?
kupę. Ładnie poszło. Co jest, kurde, ty? Oryginalna laweta, a się belki do niej przyklejały. Może nie kraj mogę tej. Mi, nie mogę go zerwać. Może. Może rdza się w niej wżarła już. Jeśli jeszcze będzie wysiać? Chyba nie. No póki co to nie, trzeba tam zebrać te baloty. Dobra. Odcinek nam się skończył, także do następnego i trzymajcie się. Cześć. Cześć. Nara.